Cześć, siema, kochani, na naszym kanale. Ja nazywam się Rafał i w dzisiejszym odcinku wreszcie doczekaliśmy się autografa. Nowa marka w asortymencie Mr. Cleanera. Jakiś czas temu dostaliśmy te próbki. Testowaliśmy już kilka produktów, natomiast to było tak naprawdę jednorazowe, być może dwurazowe użycie tych produktów, więc nie mamy jeszcze do końca wyrobionego zdania. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pewnie dużą częścią tych produktów, natomiast nie gwarantujemy Wam, że zużyjemy ich wszystkich. Nie jest to raczej możliwe, natomiast pokażemy Wam, jak to tutaj wygląda. Mamy fajny przykład bardzo brudnego, czarnego BMW F10, także bierzemy się do roboty. Życzę miłego oglądania. Jeszcze zanim zaczniemy rozmawiać na temat autografa, temat poprzedniego odcinka z produktami De Turnera. Tam chcieliśmy Wam rozdać jeden zestaw kosmetyków. Tak naprawdę wylosowaliśmy dwie osoby i rozdamy tych nagród troszeczkę więcej. Losowanie jest pod koniec tego odcinka, także zainteresowanych zapraszam na koniec odcinka, a my przechodzimy do tego, co znajduje się w zestawie tym testowym z autografa. Autograf to jest marka, która na rynku jest już jakiś czas i z tego, co wiem, z tego, co czytałem na forach, no to oni te zestawy wysyłali też osobom chętnym, które się do nich zgłaszały, więc jest pewnie bardzo duża część z Was, która już te kosmetyki ma u siebie i pewnie ma już jakieś wyrobione zdanie na temat tych kosmetyków. Ja natomiast nie mam. Bardzo się cieszę, że mogłem otrzymać taki zestaw i dziękuję producentowi, że nam go podesłał. Otrzymaliśmy takie dwa, więc jeden też postaramy się Wam rozdać. Jakie będą zasady i jak to będzie przebiegało, nad tym się jeszcze zastanowimy i damy Wam na pewno znać. Być może będziemy to robili na Instagramie. Co dzisiaj przetestujemy? Na pewno przetestujemy sobie neutralny szampon, który można aplikować również z pianownicy, natomiast tego nie będziemy robić, ponieważ mamy już tam pianę przygotowaną i szkoda byłoby ją wylewać. Na pewno użyjemy sobie ametysta, czyli produkt do czyszczenia felk. To jest The Ironizer, już miałem go okazję testować. Zaraz zobaczycie, jak on się sprawdza w praktyce. Ponadto oczywiście użyjemy sobie glass cleanera do wyczyszczenia szyb, czy coś jeszcze. No na pewno ceramic spray coat, czyli ten produkt do zabezpieczenia lakieru, nałożymy na ten lakier. Myślę, że tutaj bez problemu nam starczy tej ilości na takie mimo wszystko duże auto. Czy coś jeszcze będziemy w stanie Wam dzisiaj pokazać? Produkty do wnętrza raczej ciężko, raczej myślę, że nie uda nam się tego zrobić. Kwaśny szampon już testowaliśmy, jest naprawdę bardzo fajny, natomiast dzisiaj go nie będziemy używać, ponieważ będziemy używać tego neutralnego. IPA Cleaner raczej nie. Myślę, co tutaj jeszcze jest. Tire dressing postaram się zaaplikować przynajmniej na jedno koło, na wizji, zobaczymy, jak to pójdzie. Nie ma tutaj produktu do czyszczenia kół, w sensie do czyszczenia opon, natomiast tym się nie martwimy, mamy jakieś inne, przetestujemy coś innego i Wam po prostu pokażemy sam dressing. Myślę, że nie ma co przedłużać, ja i tak będę się zatrzymywał, jak będę chciał korzystać z konkretnego produktu i coś jeszcze o nim opowiem. Rozlewam sobie teraz produkty do wiadra, nakładamy pianę i lecimy z tematem. Dobra, zanim zaczniemy działać sobie z szamponem i z pianą, musimy najpierw pomówić o czyszczeniu felk systemem producenta, jakim jest Autograf. Mamy tutaj produkt ametyst, czyli środek deironizujący do felk, ale nie tylko do felk, można go wrzucać również na lakier, jest to neutralne pH, także produkt jest bezpieczny. Oczywiście trzeba stosować kilka zasad, czyli nie aplikować go na rozgrzane powierzchnie, zarówno na felgach, jak i na lakier tutaj, czy inne plastikowe na przykład elementy. Ważne jest też to, aby produkt nie zaschnął nam na powierzchni. Trzeba po prostu pracować z tym produktem mądrze. Nie przedłużam, po prostu zaaplikuję ten produkt, zobaczymy, jak działa. Nie będziemy korzystać z żadnych rękawic, szczotek czy pędzelków, po prostu sobie spłuczemy go bezdotykowo. Tak też jest w instrukcji, natomiast pamiętajcie, że żeby osiągnąć taki 100% efekt wyczyszczenia tak brudnych felk, przydałoby się zadziałać mechanicznie. W czasie, kiedy produkt sobie pracuje, ja kilka słów opowiem Wam na jego temat. Co do takich podstawowych rzeczy jak zapach, no to nie jest to typowy The Iron. Znaczy czuć troszeczkę jajem, natomiast jest tam dodana jakaś nutka zapachowa. Kamerzysta mówił, że jest to zapach wiśni. Być może tak, na pewno nie jest to zły zapach. Co do konsystencji, no to fajnie jest to, że aplikujemy go sobie, on się przylepia do elementu, nie spływa za szybko. Nie wiem, jak będzie z dosychaniem, zaraz sobie to sprawdzimy, natomiast to jakby jest na pewno na jego plus, jest to jego jakaś tam konkretna cecha. Na pewno słabo się go aplikuje przez ten mały atomizerek, natomiast to jest tylko tester, więc tutaj jakby nie oceniamy produktu przez pryzmat tego. Szybkość reakcji, szybkość barwienia na kolor czerwony na pewno bardzo fajna. Zobaczymy, jak z właściwościami czyszczącymi, za chwilkę będziemy sobie to koło spłukiwać. Tak jak mówiłem, ja go nie będę atykował ręcznie, żadną szczotką czy pędzelkiem, czy nawet rękawicą. Po prostu dam temu produktowi zadziałać sobie samemu i za chwilkę go spłuczemy. We'll be right back.
dobra, wyczyściliśmy sobie tą felgę, wypłukaliśmy, tak w zasadzie, ponieważ tutaj za dużo nie czyściłem, dałem zadziałać produktowi i efekt jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, jeżeli chodzi o taką szybką akcję na zasadzie opryskania i wypłukania. Produkt tam, gdzie został rozprowadzony w miarę równomiernie, poradził sobie znakomicie. Tutaj widzę jedno ramię, które jest dalej brudne, natomiast jakby takie sytuacje się zdarzają w momencie, gdy nie rozprowadzamy produktu poprawnie. Tutaj ten atomizer troszeczkę mi utrudnił robotę, natomiast jakby całokształt jest naprawdę ok. Oczywiście mamy tutaj zabrudzenia takie mocno, mocno wżarte. No tutaj raczej kwas i to ciężka praca kwasem, a nie produktem typu właśnie deironizer. Więc tym proszę, że tak powiem, się nie przejmować. To raczej jest nie do wyczyszczenia tego typu chemią. Tutaj już trzeba działać naprawdę agresywnie. Myślę, że jeżeli chodzi o taką bezdotykową akcję, jest jak najbardziej super. Ta felga była brudna, była naprawdę bardzo brudna, jednakże efekt jest naprawdę super. Produkt leżał tak naprawdę około 5 minut na feldze, wypłukanie poszło nam naprawdę sprawnie, nie męczyłem się tutaj z wypłukaniem tego produktu. Więc jeżeli chodzi o taką szybką akcję bezdotykową, jak najbardziej na plus. Ja już tego produktu nie będę męczył z racji tego, że zostało go nam bardzo mało i aplikacja nie jest wcale przyjemna z tej małej buteleczki. Wezmę sobie jakiś inny produkt pełnoprawny z atomizerem, wyczyszczę resztę kół i przejdziemy do dalszej części testu. Dobra, wypłukaliśmy już sobie pianę aktywną, teraz czas przejść do mycia właściwego szamponem, jakim jest Tourmaline marki Autograph. Co wiemy o tym szamponie, jest to szampon o neutralnym pH, którego możemy sobie używać również z pianownicy. My tego nie będziemy robić, wlejemy sobie po prostu troszeczkę do wiaderka i będziemy myć ręcznie. Skorzystamy sobie z gąbki Pure Chemie. Dlaczego? Po prostu ją polubiłem, a jest to produkt, który za niedługo powinien pojawić się w Mr. Cleanerze, także taki sneak peek. Nie przedłużam, wlewam produkt i lecimy z myciem. Dobra, zmieniłem jednak zdanie, przejdziemy sobie do mycia rękawicą po to, żeby ocenić mniej więcej jak ten produkt działa. Z tą gąbką mam mniejsze doświadczenie niż z rękawicą, więc użyjemy sobie Albatrossa firmy Monster Shine i zobaczymy jak ze śliskością i ogólnie jak z myciem tym szamponem. Część już sobie umyłem właśnie gąbką, tak jak widzieliście, pewnie są gdzieś jakieś niedojazdy z racji tego, że starałem się kamerką jeszcze dograć, to jest nieistotne. Przelecę całą resztę samochodu i dam wam jakiś feedback. Trzymam już przygotowany glass cleaner, natomiast zanim przejdziemy do glass cleanera, czas troszeczkę opowiedzieć o szamponie. Co do samego szamponu, na pewno nie będzie on moim faworytem, muszę przyznać wprost. Mimo tego, że wyczyścił nam bardzo fajnie lakier, a bardzo dobrze się pienił, jego śliskość była w zasadzie no taka umiarkowana, powiedziałbym wprost. Co do użycia go z tą gąbką, którą używałem na początku, no to wiadomo, to też jest troszeczkę inaczej, kiedy używamy takiej gąbki, a nie mikrofibry, nie mikrofibrowej na przykład gąbki, no to ta ściskość analogicznie będzie dużo, dużo słabiej odczuwalna. Dlatego wziąłem sobie rękawice i było lepiej, było znacznie lepiej, natomiast nadal to nie jest jakiś topowy produkt, jeżeli chodzi o ściskość. Natomiast jego pozytywne cechy, no to na pewno fakt, że super pachnie, dobrze się pieni.
Dobrze oczyścił nam powierzchnię, jest naprawdę super. Jest mocno porysowana i zmatowiona maska, więc tutaj ciężko mówić o tym efekcie z wybłyszczania, jeżeli chodzi o ten szampon. No tutaj będzie ciężko coś takiego ocenić. Natomiast co jeszcze było ważne i co było zaznaczone w opisie producenta, to łatwość wypłukiwania i tu w 100% się pod tym podpisuję. Tak naprawdę wypłukiwanie poszło mi szybko, sprawnie i mega, mega przyjemnie. Niemniej zaznaczam, że te cechy, które teraz powiedziałem, to jest moja subiektywna opinia. Tutaj musicie sobie sami przetestować i sami ocenić. Szczególnie osoby, które już korzystały z tych produktów. Zapraszam do dyskusji, jeżeli macie inne bądź podobne doświadczenia z tym szamponem. A teraz przejdę sobie do Malachita, czyli produktu do czyszczenia szyb. Jest to jeden z dwóch glass cleanerów. Drugim glass cleanerem Autografa jest produkt z dodatkiem niewidzialnej wycieraczki, który też sobie przetestujemy za momencik. Postaram się nagrać tutaj z kamerki, tutaj tej mojej, takiej tutaj, którą mam na klatce piersiowej, i zobaczymy, jak to przebiega. Oczywiście ta kamera główna też będzie gdzieś za nami podążała, więc mam nadzieję, że efekt działania tego produktu uda nam się w 100% pokazać. Do pracy glass cleanerem producent zaleca używanie dwóch ściereczek. Wzięliśmy sobie dwa wafelki, jeden od Fresso, jeśli się nie mylę, no i drugi Zephyr z marki Workstaff. Tego mniejszego użyję sobie do rozprowadzenia produktu i wstępnego czyszczenia, natomiast tym większym zajmę się takim finalnym docieraniem. Szyba jest delikatnie porysowana i zabrudzona od wewnątrz, natomiast tym się nie przejmujemy. Zobaczymy, jak produkty sobie radzą. I ja przechodzę do działania, włączam kamerkę i działamy. Dobra, szczerze mówiąc, gdy przeczytałem etykietę od producenta, delikatnie się zraziłem z racji tego, że było napisane informacja o dwóch mikrofibrach. Natomiast dla testu użyłem jednej i sprawdza się ten produkt, naprawdę bardzo fajnie odparował. Dobrze wyczyścił, szmatka jest brudna i szyba jest czysta, tak powinno to wyglądać. Druga mikrofibra totalnie mi się nie przydała, natomiast wiadomo, jeżeli będziemy czyścili większą ilość szyb, będziemy używali większej ilości produktu, no to ona się nasączy, będzie dosyć wilgotna i wtedy to docieranie może być troszeczkę trudniejsze, wtedy polecam wymienić drugą. Natomiast jeżeli dbamy o to, aby produktu dawać odpowiednią ilość, no to tutaj jedna szmatka jak najbardziej będzie ok. Dobra, jak widzieliście, produkty do szyb naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o ten hydrofobowy, bardzo szybko odparowuje. Oczywiście jest hydrofobowy, więc będziemy musieli sprawdzić, jak sobie radzi z odpychaniem wody. Natomiast zanim to zrobimy, zanim polejemy ten samochód ponownie wodą, musimy zaaplikować Quick Detailer. Bierzemy sobie Safira, czyli ten Ceramic Spray Coat, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to produkt, który ma w sobie SiO2, czyli to, co zawierają powłoki ceramiczne. Ja tutaj będę się posiłkował etykietą producenta. Czy jest coś, czego nie wiem, coś, czego powinniśmy unikać? Nie. Generalnie łatwy w użyciu. Wstrząśnij, nanieś na suchy bądź mokry lakier, wypoleruj mikrofibrą. Mamy już lakier w większości suchy, więc nie sprawdzimy, jak to działa na mokrym. Natomiast myślę, że i tak powinno się robić z Quick Detailerami, czyli nanosić je na ten wysuszony lakier po to, aby ta trwałość i efekt wizualny ostatecznie był taki, jak sobie życzymy i taki, jakiego oczekujemy. Nie mam mikrofibr teraz tutaj przy sobie, muszę skoczyć po nie szybciutko. Za chwilkę wracam i aplikujemy ten produkt. A dobra, zaaplikowaliśmy sobie dressing na opony i w międzyczasie aplikowaliśmy jeszcze Safira, czyli tego wspomnianego wcześniej Quick Detailera na lakier. Zacznę od niego. Zapach, aplikacja, naprawdę bajka. Przyciemnienie nawet na tak zmęczonym lakierze jest bardzo, bardzo widoczne. Oczywiście to nie jest tak, że jak w opisie producent napisał, że zakrywa niedoskonałości, to nie będziemy musieli tego lakieru polerować. To jest idealny przykład na to, że trzeba samochody polerować, żeby wyglądały idealnie. Żadna chemia nam tego nie załatwi, przynajmniej w 100%. Niemniej
warto sobie zaaplikować takich quick detailer, jeżeli nie mamy czasu na polerowanie, a mamy jakieś mikrorysy, on faktycznie je zakrywa. Przyciemnia lakier, jest taki wet look, czyli tak wygląda samochód, jakby był zmoczony wodą, jakby ktoś nie znał angielskiego. Można go też aplikować tak naprawdę na mokry lakier. Zrobiliśmy taki delikatny test, że tak powiem, na małym elemencie i on faktycznie się z wodą lubi. Polecam. Niemniej, jeżeli chcemy osiągnąć taki 100% efekt tego produktu, no to polecam robić to na lakier jałowy / suchy. Co do dressingu na opony, moim zdaniem bardzo w porządku. Aplikowaliśmy go sobie Estebanem, czyli aplikatorem do dressingów z Monster Shine'a i aplikacja przebiegła naprawdę bardzo fajnie. Z tego atomizerka znowu trzeba tego produktu troszeczkę napsikać, natomiast to nie jest zbyt duży problem. Zapach jest turbo przyjemny, a aplikacja jest również bardzo fajna. Efekt wizualny na mokrej, na niedotartej oponie jest świecący, natomiast sobie dotarłem od razu mikrofibrą i efekt jest naprawdę petarda. Za chwilkę przetestujemy sobie hydro zarówno na szybie, zarówno na lakierze, no i przejdziemy też na oponę zobaczyć jak z efektem hydrofobowym, ponieważ takowy też ma na niej być. Nie przedłużam, biorę myjkę i lecimy z testem. Dobra, czas więc przejść do podsumowania dzisiejszego odcinka. Jak widzieliście, produkty hydrofobowe hydrofobują. Wow. Nie, tak totalnie serio, no to jeżeli chodzi o Sapphire'a, czyli Quick Detailer, super produkt, bardzo fajnie pachnie, szybko odparowuje i praca z tym produktem to jest sama przyjemność. Co do hydro, sami widzieliście, że jest naprawdę spoko. Trwałości nie określimy, ponieważ to używaliśmy tego produktu dzisiaj pierwszy raz. Co do Hydrophobic Glass Cleanera, czyli produktu do szyb, który używaliśmy, który ma w sobie dodatek niewidzialnej wycieraczki, działa, jest naprawdę ok, szybko odparowuje, również jak Sapphire, super się go dociera, w zasadzie dotarcie to jest formalność, aplikacyjnie naprawdę spoko, zapach również ok. Produkt do dressingu do opon, czyli dressing do opon, tire dressing, naprawdę spoko efekt, jeżeli chodzi o przyciemnienie, jeżeli chodzi o samą aplikację i zapach, co do trwałości będziemy musieli to ocenić, natomiast nie, na pewno nie dzisiaj, dopiero go zaaplikowaliśmy, więc bez sensu byłoby go teraz płukać wodą. A tak przynajmniej myślę. Co do podstawowego glass cleanera, bez zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o szampon, tutaj wcześniej mówiłem, że trochę mi nie podszedł, natomiast nie jest to zły produkt, żeby była jasność, po prostu używałem innych, inne bardziej przypadły mi do gustu. Natomiast jeżeli chodzi o jego właściwości czyszczące, wypłukiwanie i spienienie, super. Tutaj bez zastrzeżeń, tutaj inne aspekty mi nie podeszły. Co jeszcze używaliśmy? Rim Cleaner, czyli produkt do czyszczenia felg, jak najbardziej spoko, do takich szybkich akcji, na przykład na bezdotych, jak najbardziej tak, do takiego dogłębnego czyszczenia oczywiście też, natomiast jeżeli mamy mocne wżery, no to tutaj sobie nie poradzi ten produkt, rzadko który deironizer, a w zasadzie żaden deironizer nie poradzi sobie z takimi wżerami, jak mamy na przykład na tych felgach. Co do tego drugiego zestawu, jaki dostaliśmy od autografa, który chcemy Wam rozdać, no to konkurs będzie na Instagramie, zasady będą proste, ale wyjaśnimy je również pod postem, także zapraszamy na naszego Instagrama, link bądź nazwę macie po prostu w opisie, wpadajcie, obserwujcie. Pamiętajcie, że te produkty, których używaliśmy dzisiaj, możecie kupić w sklepie mrcleaner.pl, od niedawna marka Autograf jest u nich dostępna, także serdecznie zapraszamy. Ja dziękuję za oglądanie, do następnego, hej!